Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Cię widzę bardzo serdecznie. Na naszym kochanym Case Hugu się znajdujemy. Od razu sobie otworzę skrzyneczkę za frytę, no bo wbijając level na Case Hugu możesz sobie tutaj daily skrzynki otwierać. Co uważam jest naprawdę super sprawą, bo jak dużo na przykład otwierasz skrzynek, tak jak ja, to możesz sobie jeszcze skrzynki po tym zafryte otwierać codziennie, więc super naprawdę sprawa. Oczywiście również cashback tutaj, też grając na stronie możesz sobie go zdobywać. No i oczywiście bonusy codzienne, tutaj możesz sobie kliknąć, tutaj oczywiście możesz level, no i tutaj cashback, tak? Oczywiście jak wpłacasz, to możesz sobie dołączyć do giveaway, a my lecimy ze skrzyneczką eventową za 98 zł, 5 takich otwarć na raz, a ja Ci przypomnę oczywiście, że chcesz być OG i wygrać skina, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz, dołącz oczywiście na Discorda, bo tam są osobne giveawaye dla oczywiście naszej społeczności discordowej i użyj oczywiście kodziku Croxy na Case Hugu, jak oczywiście są pełnoletni. Nie jesteś, wystarczy, że klikniesz sobie magiczny zielony plusik. No magiczny zielony plusik to już jest stary kult, po prostu magicznych zielonych guziczków. Klikasz sobie oczywiście, dajmy na to blika, jakbyś chciał se załadować i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x, 10% więcej od każdej wpłaty, oczywiście dwie skrzynki na start za free, więc zapraszam serdecznie do skorzystania, bo jak korzystasz, to w przypięty komentarz sobie wejdź, bądź na skinsforfree.pl i sobie weź udział w konkursach. Jak dychę wpłacisz, to możesz sobie na oba dołączyć, więc myślę, że spoko sprawa, tylko właśnie warunek, musisz z kodem Croxy sobie Case Huga załadować, a jak będziecie ładować z kodem Croxy, no to będzie więcej giveaway i każdy będzie szczęśliwy, więc obopólna tak zwana korzyść, tak? Zapraszam oczywiście do korzystania z kodziku. A my lecimy batelki, no bo właśnie, no, zawitało tutaj do nas trochę skrzynek, między innymi twórców i będę wrzucał sobie tak po prostu na oko skrzynki, które wydaje mi się, że ich nie widziałem. Na przykład tutaj skrzynia Nitro, to jest w ogóle skrzyneczka stary, no, z którą myślę, że się polubimy. Póki co 1200 zł już te koszty bitwy, ale w ogóle widzę, że tu jakiś tych skrzynek jest naprawdę i jest ich po prostu jeszcze więcej niż na pierwszy rzut oka myślałem i no powiem tak, no bardzo dobrze mi tutaj zwiastuje to dalszą zabawę na Case Hugu. Crazy Pizza, 150 zł. Absolutnie jestem fanem tej skrzynki. Do tego dorzucimy Dragon Maska, no to już jest 3 koła, więc nie chcę też tak przeginać z pierwszą chyba bitwą w tym filmie. No ale no dobra, 34 skrzynki. Nie no, wuja odkleiło, stary. Wuja ewidentnie odkleiło. Przypomnę Ci jeszcze tylko, że jestem aktualnie na wyjeździe. Filmy są nagrywane w przód, więc wszystkie skiny wylosuję po prostu, nie wiem, dam wam na Discordzie po prostu. Albo zwycięzców wam dam, albo wrzucę wam screeny, że skiny poszły. I sobie to albo na jakimś streamie może wylosujemy, nie wiem, zobaczymy. Ale brać sobie oczywiście cały czas możesz udział, tylko po prostu będziecie mieli trochę więcej czasu na wzięcie udziału, tak? Co no, dla innych pluśkiem może być. A jak ci coś nie pasuje, no to trudno. Zobaczmy, skrzynia Nitro tutaj. No nie ma jakoś, nie ma ulotów, tak? Tak trzeba sobie powiedzieć. Skrzynia Aqua teraz. Jest to definitywnie nowa skrzynka, bo totalnie jej nie pamiętam. 138 zł, spoko, tutaj robimy sobie przewagę, ale jest to właśnie, jest to skin, którego wręcz ubóstwiam, czyli M4A1S Icarus, ale mamy Vulcana, okej, to też jest skin, który jak najbardziej z takiej skrzynki, no nie będę na niego narzekał, tak? Mamy po emeczce, taką emkę właśnie masz na Discordzie, stary, do wygrania. I lecimy dalej, co tu mamy? Jeszcze Antico, jest tutaj AK Legion. No niestety strata, kolejne otwarcie, 14 skrzynka już, ale te skrzynki lecą, stary, no, naprawdę, życie przemija jak skrzynka, stary. Kroko 2024, no niech ktoś zrobi z tego cytat, stary, no to jest, życie kręci się jak skrzynka, stary. Życie kręci się jak skrzynka, rozumiesz, to uderza inaczej po prostu, nie? Czy to jest skrzynka jakaś procentowa z print streamami? Totalnie nie mam pojęcia, ale na taką chyba mi wygląda. Jest Empress 104 zł do 26. No cieniutko, kolejne otwarcie. Mamy Glocka Bullet Queen, skrzynia teraz Smoke. Leci i ten Mwako, ten Puku, coś z takiego MK na mojego oponenta. 600 zł przewagi, więc spoko, ale tamten szkieleton jakby zawitał, no to by było stary naprawdę fenomenalnie. Zobaczmy po hydrze tutaj.
MP9, tak właśnie chciałem się upewnić, czy to na pewno się nazywa Hydra, bo tak kurczę mówię, nie no, chyba Hydra nie, no bo przecież jest AWP Desert Hydra, no ale jednak Hydra, tak? Zobaczmy, 23 zł, USP, średniawa mocna, kałaszek i jemeczka, no kałaszek tutaj chyba powinien być droższy, dokładnie tak się dzieje. Żółty słoik teraz leci. 105 zł, okej, okay, fajnie, tutaj zdominowaliśmy. Trzyma za 76 teraz, case hardener to okej, okay, myślę, że 200 to kosztuje. Red jar teraz, leci czerwony słoiczek, no z czerwonego tutaj niestety... Okej, okay, jednak nie, jednak cofam słowa, jednak bardzo ładnie, ale mogło być lepiej, tak? Tutaj za 100 dostajemy 222. Skrzynka 30 w tym momencie leci za 110 zł. No i jeszcze 4 przed nami. Just Fine teraz za 120. Jest tutaj po uspie. I zobaczmy teraz właśnie dwie skrzynki Crazy Pizza. Jak nam tutaj... Ojejku. No stary, chyba się obraziłem na tą skrzynkę. Chyba friendship is over. Set za glot. Nie. To ewidentnie błąd przy pracy. Ostatnia skrzynia. No tu się nic nie zmieni. No, to jest po prostu bitwa wygrana, tak? Tutaj dopełniliśmy formalności. 4208 zł. No mówię, no jest to profit jak najbardziej, tak? Nie będę narzekał, bo ja ostatnio tylko potrafię narzekać. Ja się w ogóle dziwię, że ktoś mi w komentarzu nie napisał, że Kroko, ale ty ostatnio tylko potrafisz narzekać. Naprawdę jestem w szoku, że ze mną dalej wytrzymujecie i wytrzymujecie to moje narzekanie. Zobaczmy od najdroższych oczywiście skrzynek. No damy szansę skrzynce Poker V2, mimo iż ostatnio... No tak, no nie fajnie się zachowała, tak? Ale generalnie, no tak pięknie skrzynki wyglądają, że no ja nie mogę się na nie napatrzeć. No ja tu bym wszystko naraz stary otworzył. Ja patrzę na te skrzynki i ja już, no naprawdę, ja już bym wszystko otworzył. 7 koła w balansie mamy, bitwa za 4500, czyli no sporo, w skrócie sporo. 18 skrzynek przed nami. Widzę, że tutaj za te normalne skrzynki też chyba te diamenty eventowe dostajemy, więc spoko opcja. No niestety tutaj... Oj, no panie poker! Jeżeli tutaj... Okej, szybko się poprawił i dla mnie nawet dał więcej. Faktury new. I zobacz, jest kolejny tutaj skin dla mnie i mamy już ponad kafla, a dopiero 3 skrzynki poker V2 za nami. Więc no, biorąc pod uwagę, że ostatnio tak niezbyt skore do współpracy były, to dzisiaj, no naprawdę tutaj plama taka zostaje... No może nie zmyta, tak? Może nie zmyta, ale już tak wiesz, że została taka smuga jeszcze. Może tak to powiedzmy. Została jeszcze taka malutka smuga. Crazy Pizza w sztukach 5. Zobaczymy, jak ona tutaj nam się zaprezentuje. No zaprezentowała się nam pierwsza chyba no, najgorzej jak mogła. Tak mi się wydaje. Tutaj również no, nic fenomenalnego nie będzie. No ale na 5 taki skrzynek stary, to jednak trochę wydajemy, nie? Więc... No step 500, no to ja bym jednak oczekiwał z takiej skrzynki, nie? Żeby mi poleciało, bo no wypada po prostu, tak? Ale to jest chyba jakaś procentóweczka też, tak mi się wydaje. Tylko po prostu chyba tego nie załapałem. No jest, no niestety jest, nie jest to 500, jest to no niecałe 400 zł, no ale dla mojego oponenta, tak? Przez co tutaj nasza przewaga topnieje do jakichś może 200 zł, no 250 może, 50 do 73, 15 skrzynka z 18 i mamy kosę ze skrzynki porki, więc super, no nie jest to profit z tej skrzynki, ale jest to jak najbardziej drop lepszy od oczywiście mojego oponenta. China Town 400 zł, bardzo ładny kałaszek, ale czy cena za tym idzie? No idzie, minimal wear 302 zł, ostatnia skrzynia Print Stream i szczerze... I szczerze wygraliśmy 5000 zł, ale możecie zobaczyć, że jesteśmy zaledwie 400 zł na plus takiej bitwy, więc no trochę te skrzynki Crazy Pizza jednak mnie zawiodły i nie jestem usatysfakcjonowany z tej bitwy aż tak do końca, więc tak sobie kminie, czy kurczę, czy jest tu sens tej skrzynce dawać jeszcze jedną szansę, tak sobie siedzę, myślę. 20 skrzynek, 3 osoby, no to jest chyba to, tak mi się coś wydaje. Wrzucamy bota jednego, wrzucamy bota drugiego, bot Isamu i bot Jarvis, jak zwał, tak zwał. Pierwsza z 20, no jest jak jest, każdy widzi, druga również tutaj pusto, leci otwarcie, kolejne, no zobaczcie, tyle tutaj noży przelatuje, a my dostajemy jakiegoś Glocka. Za 48 groszy. No jakby ten karambit przecież spadł, stary. No ja nie oczekuję nic więcej. Spada jeden taki karambicik.
i jeden, naprawdę i jeden. I jestem ukontentowany, tak? I usatysfakcjonowany. O jedno proszę. Zobaczmy, 7 z 20. No aż mi słów brakuje, aż mi po prostu słów brakuje. Nie wiem naprawdę co mam powiedzieć o tej skrzynce. Bo już w tym odcinku tyle razy ona nam tutaj migała. No właśnie, no i jest kosa pierwsza, jaką widzę z tej skrzynki na dzisiejszym filmie. Jest druga, okej, okay, super. Czy tylko tutaj moi oponenci są faworyzowani? Halo? Halo? Może tutaj dla wuja coś? W końcu? Już trochę otworzyłem tej skrzynki? Okej, okay. Są fejdy. 1000 złotych, no ale właśnie, no potrzebujemy jeszcze... Jeszcze takiego jednego uniesienia, stary. Jednego uniesienia. Takich właśnie fejdów na przykład. Żeby tą bitwę zgarnąć. Ej, czekaj, co? Co to za glock? Co to za glock? Co to za glock? A, i chcesz mi powiedzieć, że on trafia faktornie Prince'a za dwa koła? Nie, no czy tu można underdoga grać? Może to jest underdog jakimś cudem? Może nie wiem, czy nie kliknęło, czy coś? Ale czy ty to widzisz w ogóle? Bitwa za 3 koła, 3000 zł. A tyle to ma każdy! Prócz mnie! A ta skrzynka nie dawała nic! Nie dawała dosłownie nic przez ostatnie bitwy. A teraz nagle każdy ma po 3 koła. No i samo nawet 4. I wygrał chyba. Wygrał? No wygrał! 10, prawie 11 koła z tej bitwy. No to jest... Nie, no to jest niepojęte, stary. Ja tutaj muszę... Muszę się zemścić, tak? Za tą skrzynkę. Tylko, no właśnie, niekoniecznie samymi tutaj skrzynkami z pizzą człowiek żyje. Nie pamiętam, ile mam budżetu. Strzelam, że właśnie 4500. Tutaj jest 4500 akurat. Ale będę musiał jednej się pozbyć, więc niech będzie to ten dragon. Bitwa na 3 osoby. 4200 zł. Zapraszam bota numer 1, bot numer 2, bot buła, bot tron. Pierwsza skrzynia Dragon Mask. 300 zł kosztuje tutaj każda sztuka, więc no dwa razy droższa jest taka jedna skrzynka od oczywiście naszych poprzedników, jakie wzięliśmy oczywiście sobie na warsztat. Otwarcie trzecie, przeciętnie to jest mało powiedziane. Aha, nie, no dobra, to jest GG stary, dzięki za oglądanie. Nie wiem, weź kodem Croxy w po... Aha, i zobacz, i tylko ja nie dostaję. Tylko ja, tylko ja! Nie pojmuję tego, naprawdę. Nie wiem, no... Nie wiem, po prostu jest mi smutno. Bo naprawdę już taki spoko budżet się robił. Ale tutaj skrzynka zrobiła mnie bambuku ewidentnie. I to... A to nawet nie ta crazy pizza, to ten Dragon Mask. Nie wiem, takie noże lecą tylko nie mi. No każdy mój oponent coś dobrego zdobył. Tu jakieś gamma doplery, tu jakieś ursusy doplery. A ja co? A ja dostałem sobie jakieś shadow dodgery za 1000 zł. I się człowiek uciesz. Nie no, naprawdę, kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że w biały dzień zostaje tak ładowany przez boty? Nie rozumiem. Trzy ostatnie skrzynki Crazy Pizza. Crazy to ewidentnie są moje dropy. Znaczy, ciężko to nazwać w ogóle dropami. Ale mogę się chyba z wami po prostu pożegnać. No chyba, że w ostatni spadnie Karambit Lore. Wtedy będzie jakiś pozytywny akcent. No ale takiego akcentu nie będzie. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!